Nowenna za chorych, wprowadzenie. Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze stanowi cios i dla chorego, i dla jego bliskich. Dla wierzących jest to czas wielkiej próby. W tym trudnym okresie ogromną pomocą stają się wiara, nadzieja i miłość rodzące się z modlitwy. Nie każdy chory ma wtedy siłę, by modlić się i wierzyć, ale to właśnie bliscy, którzy go otaczają, mogą wykonać wielką duchową pracę, wypraszając mu łaski, których potrzebuje. Nasz Pan pokonał śmierć, zmartwychwstał i Jego mocą możemy przezwyciężyć każdą chorobę. Może się tak stać zarówno w wymiarze fizycznym, wyleczenie zawsze jest możliwe, jak i przede wszystkim w wymiarze duchowym. Żadna choroba, nawet śmiertelnie choremu, nie musi odbierać nadziei, lecz przygotowywać go na spotkanie z Panem. W niniejszej nowennie możemy prosić za osoby nam bliskie, zwłaszcza ciężko chorujące. Przyzywajmy w tej modlitwie Maryję, Matkę Bożą z Lourdes. Nowenna za chorych, dzień pierwszy. O pokonanie lęku i przyjęcie rzeczywistości choroby. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wrubli. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Najczęściej pierwszą reakcją na wykrycie ciężkiej choroby jest całkowite niedowierzanie i zaprzeczenie. To niemożliwe. To nie mogło się zdarzyć mnie. Nie wierzę, że to prawda. Niezwykle trudno jest przyjąć rzeczywistość, która kładzie kres planom, marzeniom, oczekiwaniom, która niesie ze sobą tak wielką niepewność. Po zaprzeczeniu przychodzi czas na gniew. Dlaczego właśnie ja? Potem na targowanie się. Panie Boże, będę już żył lepiej, będę się więcej modlił. Depresję. To nie ma sensu. By wreszcie na rzeczywistość się zgodzić. Na wszystkich etapach tego procesu wielkim skarbem okazuje się wiara. Świadomość tego, że jesteśmy w Bożych rękach, że bez woli Ojca Niebieskiego włos z głowy nam nie spadnie. Daje choremu siłę do przyjęcia rzeczywistości i moc do walki z chorobą. Panie, wierzę w Twoją miłość i Twoją moc uzdrowienia. Polecam Ci osoby, za które chcę się w tej nowennie modlić. Proszę Cię o wiarę dla nich, by przyjęły rzeczywistość choroby i potrafiły Ci zaufać, niezależnie od tego, jak rozwinie się ich sytuacja. Wyzwól je z lęku. Proszę Cię także za mnie, bym gorliwie, z wiarą, nadzieją i miłością modlił się za nie. Udziel nam przez tę modlitwę wszelkich łask. Matko Boża z Lourdes, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.